Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj paczki z Hero, także niesamowity dym się stało wieczorem. No i koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z paki z Hero i zobaczcie, co ciekawego leciało. Startujemy! Przepalamy pierwszy składzik na Hero, na Rayo, 87 max overall. To może być wielki dzień dla tej drużyny. No i zobaczmy, pierwsza paczka za zrobione SBC, za tego Hero leci nam. Na pewno wiemy jedno, nie będzie walkoutu, jest SPD Portugalia. To może być... No właśnie, kto? Jakiś, nie wiem, Ruben Neves? Nie wiem, kto tam gra w tym Al Ahli, ale to jest Ruben Neves. Dobrze mi się skojarzył, dobrze mi się skojarzył. Siema, Ruben Neves, witam, witam. Zobaczmy, moi drodzy, kolejne SBC, a zarazem ostatnie o Hero z overallem max 87 overall. No i teraz miejmy nadzieję, że tu będzie jakiś game changer. Paczka z Hero 87 plus na Rayo, come on, trzymamy kciuki, on jest niski, oby nie Campos! Dlaczego? Dlaczego? Jak zobaczyłem tą małą parówkę, to tylko modliłem się, żeby to była kobieta, bo wtedy jeszcze byłaby jakaś nadzieja z Camposem. Niestety nie ma nadziei, przypaliśmy cały foder na kartę absolutnie niegrywalną od kilku lat. Nadal się zastanawiam i dlaczego wy tego Camposa wprowadziliście do gry. Zobaczmy co u widzów. QL dobry. Zobaczmy, moi drodzy, kolejna paczka z Hero i tu widzę potężnego gościa. Wow, Howard, on jest naprawdę super. Raz, Liga Premier League. Dwa, Stany Zjednoczone. Tym Howardem można potem łączyć jakąś Smith i nie tylko. Więc Howardzik jak najbardziej na plus, 85 overall. Witamy serdecznie. Ale teraz kolejna paczka, moi drodzy, z nie mówcie, że to jest znowu ten mały kasztan. Kochani, jeżeli chcecie zrobić Hero, zastanówcie się poważnie, bo z jednej strony oczywiście może wam polecieć Stam, jeżeli macie szczęście na poziomie, nie wiem, nawet nie wiem jakie trzeba mieć szczęście, żeby tego Stama trafić, bo ten Campos leci w co drugiej paczce, mała paruwa meksykańska. No i zobaczmy, kto będzie tym kolejnym Hero, kto tym razem poleci, a leci nam napastnik i Anglia, budowa ciała mówi jedno, Peter Crouch, niesamowity Hero. Każda wrzutka jest jego, więc pod tym kątem, jeżeli macie dobre wrzutki, dobre skrzydła, dobre schematy, można śmiało grać na Petera. Już mnie Kane położył w poprzedniej lidze weekendowej, więc ten Crouch pewnie podobnie. To będzie Brolin. Powiem tak, w poprzedniej edycji pamiętam, że ten Brolin na początku dawał radę. On miał fajne statystyki, spoko gwiazdki, fajny playstyle i wartość jego była wysoka. A my zobaczmy, co będzie w kolejnej paczce z Hero. 87... I jest eneczka i to może być Robbie Keane, okej. Okay. To jest solidny napastnik, powiem wam tak. Raz na niego narzekałem, kolejnego dnia troszkę go już chwaliłem. Jest to karta, która potrzebuje czystego serwera. Jeżeli nie ma lagów, delaya, to Robbie Keane radzi sobie naprawdę nieźle. Natomiast jak jest jakiś delay, no to niestety ma problemy ze sprawdzeniem się na tych wirtualnych boiskach. Robbie Keane ponad 350 tysięcy, jak najbardziej git! Paczuszka za 250 tysięcy. Może tutaj będzie lepszy Hero, zaraz się przekonamy, bo lecimy na SPO i do Czech, Tomas Rosicki. No taki dobry pomocnik na tym etapie, jeżeli mamy skład z Premier League. A Dirk Kaut jednak, dobra, zaskoczony jestem. Ale czekaj, podwójny Hero, co to się wydarzyło? Paczka z Hero, a lecą dwa Hero, co jest grane? Tak można żyć, moi drodzy. Coś mi tu nie grało, zostałem zbejtowany, strollowany. I te dwa Hero jeszcze jest Antonio Silva. Moi drodzy, kolejna paczka z Hero. Zobaczmy, co tym razem poleci. A leci nam? Esio, 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 Anglia. To może być King. Jeżeli będzie King, jak najbardziej grywalny. Ponad 200 tysięcy końców. No i teraz przekonajmy się i zerknijmy. Tak jest, z koteczkiem. Złoty koteczek na Kingu na tym etapie gry sprawia, że ten King jest mocarny. Jest mocny. Let's go. Ćwierć miliona. King, bardzo ładnie. Hero. I zobaczmy, co tu poleci, proszę państwa. A leci nam. SPO i Portugalia. Rui Costa. No i teraz pytanie. Jak wygląda Rui Costa? Zaraz się przekonamy. 8-3, 80, okej. Okay. Pytanie, jakie ma gwiazdki. Bo wydaje mi się, że Rui Costa powinien mieć fajne gwiazdki. Zobaczmy. Rui Costa 4-4. Myślę, że jest okej. Okay. 100 tysięcy. Czy ma pozycję SPK? SPO tylko. To jest problem. Pozycja jest problemem największym. Okej, okay, czyli mamy wolną rękę. Moi drodzy, otwieramy kolejną paczkę z Hero za 250 tysięcy końców. No i czy tutaj będzie coś ciekawego? Czy tutaj będzie boom? Wiemy jedno.
jest hero na PP i to musi być Steve McManaman. No i teraz pytanie, czy oprócz Steve'a tutaj coś ciekawego jeszcze w tej paczce zagości. Jest na to szansa, no bo jednak to jest paczka o wartości 250 tysięcy. Natomiast nie widzę drugiego walkoutu, co zaczyna mnie martwić. Zerknijmy do środka, że tutaj może być faktycznie aż tak źle. Niestety. Dobra, to myślę, że ta paka jest ciekawa, bo ona jest, słuchajcie, wymienna. I brzmi ciekawie. Fajnie, jest walkout, jest bramkarz, jest Oblak. Teraz pytanie, czy ktoś oprócz tego Janka Oblaka jeszcze w środku zagości. Za momencik się przekonamy, Janek Oblak, Atletico de Madrid. Jako pierwszy i jako ostatni na tym walkoucie. W środku wiemy jedno, może być jakieś fajne wypożyczenie, ale nie musi. Tutaj Janek Oblak, Bonu, okej, na tym wypożyczeniu. Zobaczmy. O, niech będzie Balogun, okej. I w drugim wypożyczeniu. Ach, tutaj mamy jakieś paczuszki, no to lecimy na kolejną pakę z Hero i zobaczmy, kto tym razem. Bo po sylwetce mam pewien problem, chociaż już LP Szwecja mówi jedno. Ljungberg, chyba jeszcze nie miał nigdy wystarczająco dobrej wersji do EAFC lub FIFA. Taki przeciętny jak do maksymalnie jednego miesiąca. No to sprawdzamy. Paka z Hero, kolejna próba. Ej, nie ma walkoutu. Nie ma walkoutu. O mój Boże, to jest bardzo zła wiadomość, słuchajcie, to jest bardzo zła wiadomość. Tylko Donovan może ją troszkę jeszcze uratować. I nie ratuje, bo to jest Dempsey, 85 overall. No sprawdźmy, co będzie w kolejnej paczce. Kolejna paka z Hero, proszę Państwa. I zerknijmy, kto tym razem tutaj poleci. Jeszcze szukamy jakiejś perełki. I tą perełką na pewno nie będzie SPO Stany Zjednoczone. Ale był walkout, to oznacza Donovan, bo teraz już wiem, jak rozpoznać. Czyli jest walkout SPO Donovan, nie ma walkoutu SPO Dempsey. No i tutaj właśnie ten Donovan troszeczkę ratuje, bo ten Donovan jeszcze jak najbardziej jest grywalny. Okej. Okay. Dobrze, to leci, moi drodzy, kolejna paka z Hero i patrzymy, co tutaj ciekawego nam poleci w tej paczuszce. Mamy LP i mamy... O Boże, Jezus Maria. Czemu ja w głowie pomyślałem, że Son to może być? Son Hero? To jeszcze nie te czasy. Spokojnie. Swoją drogą, a propos Sona, to FC Barcelona tak poważnie zastanawia się nad ściągnięciem właśnie Koreańczyka do siebie. Kontrakt Sona z Tottenhamem kończy się w przyszłym sezonie. No i Barcelona tutaj wyczuła niezły biznes, że taki Son mógłby zasilić szeregi Katalończyków. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Dobra, to zacznijmy od tej za 80 tysięcy. Potem, widzowie, będzie paczka za 250 tysięcy, więc tutaj mocny kontencik. No i teraz pytanie, czy coś ciekawego poleci. Mamy SP, mamy Hiszpanię. W ogóle ja myślę o Hero, ale przecież to jest po prostu zwyczajna paczka. I to będzie Mikel Merino, Arsenal, 85 overall. Więc ta paka za 80 tysięcy, niby okej, ale no właśnie, tutaj mogło być lepiej. RTTK na wypożyczenie może będzie lepszy. No chyba nie właśnie. No i teraz to, na co wszyscy czekali, paczka za 250 tysięcy. I tu widzę jakiś niski... Ej, to może być Ludovic Julie, okej. Taki malutki, sympatyczny Francuzik, powiem wam, że na tym etapie powinien być git. Oprócz niego Janek Oblak na drugim walkoucie, przybijałem sobie tutaj piąteczkę, że tutaj nowi koledzy z drużyny. Oprócz tej dwójki w paczce mamy Hradeckiego, Gomeza i Martineza.